Piosenkarka śpiewająca mezzo-sopranem Irena Santor wystąpiła przed ostródzką publicznością, dzieląc się swoim talentem oraz pozytywną energią, aż miło posłuchać nie tylko wokalu. Znalazłam tekst Juliana Tuwima, który napisał dla wielkiej gwiazdy przedwojennego kabaretu i filmu, dla pani Hanki Ordonówny. Otóż ona miała wiele, wiele pięknych, cudownych, wspaniałych piosenek, ale ta jest szczególna, bo śpiewa w niej tak. Śpiewam ludziom na pocieszenie. Proszę Państwa, jeżeli w tym jest źdźbło prawdy, to właściwie fakt, że wszyscy albo wielu, wielu z nas uprawiamy zawód piosenkarski, ma sens, ma sens. I wobec tego, jeżeli ja dziś mogę Państwu też zaśpiewać na pocieszenie, choć uważam, że dzień jest tak piękny, że tego pocieszenia nie wymaga, ale jeżeli, to służę. Muzyka i kultura są jak zżyte siostry, dlatego oprócz części artystycznej... Gdy kiedyś u nieba progu, skruszona stanę przy Bogu. Były i inne akcenty. Ich celem docenienie pasji i zaangażowania włożonego właśnie w działalność kulturalną. Lubimy oceniać, ale nie każdy chciałby być w skórze osób organizujących życie kulturalne danej społeczności. To wcale nie jest takie proste ani opłacalne. Dzisiejszy dzień to taki ukłon w stronę tych ludzi, którzy czasem pracują społecznie, czasem pracują zawodowo, ale zawsze tą swoją pracę traktują jako pasję i jako przesłanie, które przekazują całemu społeczeństwu. Za to serdecznie dziękujemy i dzisiaj chcieliśmy w ten sposób uhonorować, że zaprosiliśmy panią Irenę Santor, żeby poprzez uczestnictwo w tym koncercie, pięknym koncercie, na który przyszło bardzo dużo ludzi, mieszkańców powiatu ostrudzkiego, chcieliśmy podziękować tym ludziom, żeby dzisiaj te takie doznania estetyczne były dla nich. Poznajmy nazwiska uhonorowanych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury otrzymali wyróżnienia. Nadszedł czas, by przedstawić Państwu wyróżnionych działaczy kultury. Zapraszam przed scenę panią Katarzynę Miszczuk, twórczynię rękodzieła, animatorkę kultury w gminie Łukta, panią Teresę Babicką, członkinię Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego i Zespołu Ludowego Mozaika, animatorką kultury w gminie Miłomłyn, pana Michała Podolaka, muzyka, członka Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrowa, współtwórcę i promotora folkloru na terenie gminy Dąbrówno. Panią Małgorzatę Kudała, starszego inspektora do spraw plastyki w Morowskim Domu Kultury. Pana Jerzego Mudrego, instruktora muzyki w Miłakowskim Domu Kultury. Panią Teresę Źniewicz, bibliotekarkę Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie. Pana Krzysztofa Fabisiaka, wieloletniego pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwałdzie. Patronat nad Powiatowym i Miejskim Dniem Działacza Kultury objęli starosta ostrudzki Andrzej Wiczkowski oraz burmistrz miasta Ostróda Czesław Najmowicz. Oh,